Cześć, Zaoczyń i witam was w kolejnym odcinku Orkaz Dai i tym razem walniemy sobie już jakieś ulepszenie. Dodatkowo do tego, że ostatnio przeszliśmy do trzeciej planszy, dostaliśmy wybuchowe beczki. Ale na razie chciałbym sobie ulepszyć to. Będą strzelały na większą odległość, coś może nam przydać. I straciliśmy 8 czaszek, ale mamy ulepszenie. No to co, zaczynamy. Narożnik. Rozrywkowa baryłka, ha, ale bardzo rozrywkowa, śmieszna, fajna, w ogóle będzie bum. Chociaż nie lubię z niej korzystać. No dobra. Kolejny dzień, kolejna twierdza, kolejna szczelina do obrony. Wygląda na to, że zawsze przebijają się przez drzwi. Trzeba coś z tym zrobić. Drzwi są tam. Dobra, no co? No w sumie z tego spowolnienia nie będę grał, tylko wezmę tą baryłkę i może ją pokażę. Tam jedną... Jedną, no walniemy tu baryłkę. Może w nią trafię, chociaż ciężko zawsze mi. No ale... Żeby się ludzie nie pluli, że nie pokazałem. Się w nią strzeli. Tymczasem ustawiam tu moje ulubione kolce. O, w sumie jeszcze jesteśmy na dwie baryłki. Tak jakby za daleko zaszli. Gdzie razem raczej tu nikt nie podejdzie, to walniemy jedną tutaj. I jedną tutaj. No, i niech ruszają. Tym razem będzie już 5 fal. I poszli! Boom, headshot. Ja! Z przyzwyczajenia wcisnąłem R, żeby mi przeładowało kusza. Wait, what? No tak, świetnie jest. Ale fajnie te beczki wybuchają, tylko trzeba w nie trafić. Czasami to jest trudne, jak ci orki zasłaniają. Ech, no, ale ja mam cela, normalnie w głowę nie mogę trafić. I boom! Fajne są te beczki, na wszystko. Ładnie, ładnie. Następna fala. A ja tu sobie postawię w tym czasie beczkę. Jeszcze jedną i w sumie tutaj też. A odsuniemy dalej nasze te możliwości strzelania. O, teraz tu są nowe te. Nowi goście. Są kusznicy. Dobra, gincie. Ten przeszedł? Ja ile są zwykłe oki. Kusznicy są wkurzające, bo czasami nas mogą zabić przez przypadek, niechcący oczywiście. No nic. Też są bardziej żywotni, ale jak się im trafi w głowę, to giną bez problemu. Nie marnujcie moich tych, bo to się trochę ładuje. O, będzie następna fala. Znowu dajmy beczkę tutaj. Tu może jedną tutaj. To przesuwamy dalej oczywiście. Lol, kopnąłem ją, ale nie wiedziałem, że można. Kasy zabrakło. O, oni już biegną. Boom, tam wywaliło ich. Kosmos. A to, co z nich leci, to jest ketchup? Tak, ketchup. Takie odwołania. Nieważne. Nie sugerujcie się. Pięknie się składają. To trzeba im przyznać. O! Czwarta fala, ja już będę mógł palić hordę, czyli... Będzie ciekawie. No dobra, to ja tak sobie... Środkiem poustawiam te. Będzie bolało. Macie tu prezent. Tutaj ustawię sobie to. Jeszcze tam dam beczkę, bo akurat nie mają stać. Będą jeszcze szły dwie fale. To pierwsza z nich. Ostatnia chyba będzie bardzo trudna. Znaczy tak, w ogóle nie powinni zabrać nam żadnego życia.
Au. A czy w sensie żadnego życia, no. Bo to działa tak, że jak ork dojdzie do szczeliny, zabiera jeden punkt szczeliny. Beczka. Ale beznadziejnie odpaliłem. Zabiera jeden punkt szczeliny, a punktów szczeliny zależnie od mapy. Ta szczelina akurat ma 20 punktów życia. Możecie sobie to zobaczyć nad mapą. Tam pisze. Nie wiem, czy o tym już mówiłem. Szczerze nie pamiętam. No i w każdym razie, jak na przykład my zginiemy, to tracimy dodatkowe 5 punktów szczeliny. Więc też się nie opłaca ginąć samemu. Dotarli do narożnika po raz pierwszy. I chyba ostatni. Tak miało być. Oj, kusznicy. Ale się wwalił na tą beczkę. No. Zaraz będzie szła ostatnia fala. Ja rozstawiam wybuchowe beczki. Rozstawić i zapomnieć. O, dobrze, dobrze to ujął. To będzie ostatni widok w twoim życiu. To będzie ostatni widok. Usłyszeli już? Kusznicy. Nie wbiegaj mi! No, wysadziłem. Po headach. Szczerze nie wiem, jak tam, co mi odpisaliście w związku z poprzednim filmem. Bo jeszcze go nie rzuciłem. No ale... Nie martwcie się, trollować więcej już nie mam zamiaru, bo to... Nie w moim stylu i w ogóle to głupie było. Zresztą mniejsze. Czasami każdy musi, może mieć gorsze dni. Musi, no nie musi, może. Dobrze ujęte, po co was wysłali, tak umrzecie. Ho ho ho, pięknie! Sam się wysadziłem tak naprawdę. O, seria zabójstw, seria zabójstw, skończyła się. Szkoda. Ale nowa jest seria zabójstw. Killing spree. Penta kill, 15 kill pod rząd. Triple penta. Ha ha ha, ale zabawny jest. Śmieszniutki, fajniutki. O tak! I wygraliśmy. Gość ma boską tą minę. I znowu 5 czaszek. Tak powinno być. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku Ork Must Die. Cześć!